lekko rozbudzone w hostelu w Barcelonie. Kupiliśmy tabako. Pachnie brzoskwinką. Bardzo lekki, bardzo dobry. Bardzo dobre. Jest bardzo ładnie. Idziemy właśnie na przechadzkę i tutaj jest taki ładny ogródek. Była przez chwilę niefajna pogoda, teraz już jest ciepło. I dzisiaj mamy na razie różne plany, zobaczymy. Kupiliśmy kawkę. Jest bardzo fajnie. Chodzimy gołą, wylał kawę właśnie. Tutaj też jest dużo jamników. Tak jak w Wenecji są też ludzie ze schizofrenią. Jest fajnie, podoba mi się. Twój vibe. My vibe. Jesteśmy w parku. I idziemy. A tu jest ładnie przystępne. Idziemy zobaczyć fontannę. I naliczyliśmy jeszcze dwa jamniki. Czy to już było? O, świeci się. Świeci się. Idziemy zobaczyć, bo się świeci. Bardziej mega hiszpańskie. Tak. Będziemy gotować w hostelu. Okej, pokażę wam w środku. Makaron. Jakiś sos. Nie mam... A, to są pałeczki składane. Chickpeas i drugi sos chyba ten sos. Dzień w Barcelona City i idziemy po owocki na śniadanko i będziemy mieć sobie śniadanko w parku i jest bardzo ładnie, chciałabym tylko wyoczyć. Jemy śniadanko w parku i jest bardzo ładnie, bo tutaj mamy ładne outfity i jemy! Thank you.
parku Jewel w Barcelonie i Antonina już nie ma siły. Kupiłyśmy sobie takie same okulary. Ja bym chciała, jakbym mogła teraz dostać cokolwiek, to bym chciała kawę, jedno espresso i drugie espresso. Było już gorąco i chciałabym też sok pluskwiniowy. Do tego bym chciała pierścionek. I jeszcze jedna rzecz mi została. Kola waniliowa. Cztery picia. A i paj. Okej. Okay. Szybki vlog z drinka w Irish Bar w Barcelonie. Wolałabyś być w Irish Bar w Barcelonie czy w Irish Bar w Irlandii? Wolałabyś pójść do Irish Baru w Wenecji czy pójść do Irish Baru w Mediolanie? W Mediolanie. A ty? W Mediolanie. A wolałabyś... Weszliśmy na najwyższą górę w mieście, żeby dojść do plaży i będziemy robić update, czy do niej doszłyśmy, bo już myślałyśmy, że nie doszłyśmy, a jest bardzo ładnie. Co prawda chyba inną niż chciałyśmy, ale jest bardzo ładnie, jak to odkręcać. To nasz snack time i arbuz. Pierwszy arbuz od bardzo dawna. Dobry? Give me a taste. Zajebisty. Very good. Autorski przepis mój. Bagietka, guacamole i na to jeden tak. Zero okruchów. I myślę, że gdyby była w domu, to bym dała na to trochę kulendry. I na przykład taką zsiekaną, czerwoną cebulkę tak bardzo.
Zjedliśmy się na plaży, ja się kąpałam, mi się nie podobała, ale na to się nie kąpię drugi raz ze mną. I jest bardzo ładnie, bardzo fajnie i dobry vibe. Vlog zadupia. Wsiadłyśmy do pociągu, który jechał w złą stronę i teraz jesteśmy na zadupiu. Czekamy na pociąg w poprawną stronę. Sleja! Ostatnia noc w Barcelona City. Właśnie jemy ostatnie śniadanie w Barcelonie. Już zostało zjedzone. Siedzimy sobie w ogródku. Jest godzina 9:30 chyba. I idziemy na flea market. Właśnie byliśmy na markecie złodziejów. Było fajnie, teraz idziemy kupić coś i zjeść. A tam są bańki. Siedzimy sobie na kawce. Ostatni dzień w Barcelona City. Zostały zakupione pierścionek. I teraz idziemy do jeszcze innego sklepu na shopping i idziemy crazy. Mega chcę zakupić jeden pierścionek. Pokaż swój pierścionek, który... Teraz chcesz po drugi pierścionek po naszej linii. A potem idziemy do samolotu. Kompilacja stolik, numer nie wiem który.